Olsztyn jest miejscem szczególnym na szlaku miejsc związanych z Mikołajem Kopernikiem. Mieszkał tutaj zaledwie 5 lat, ale były to bardzo owocne lata w jego życiu. Tutaj zaczął pisać swoje słynne dzieło De Revolutionibus. Tutaj w olsztyńskim zamku jest jedyny ocalały do naszych czasów przyrząd astronomiczny Mikołaja Kopernika, czyli tablica astronomiczna, dzięki której wyznaczył moment równonocy wiosennej i mógł liczyć długość roku astronomicznego. Jako administrator dóbr kapituły w olsztyńskim zamku zajmował się również sprawami gospodarczymi. Działo się to w bardzo trudnym czasie dla Warmii w trakcie ostatniej wojny Polski z zakonem krzyżackim. O Mikołaju Koperniku, o tym czym się zajmował, będziemy opowiadali i pokazywali Państwu w niedzielę 8 września na dziedzińcu olsztyńskiego zamku, gdzie gorąco zapraszam.